Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. Joel! Witajcie, nazywają mnie Samoty Wędrowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii The Last of Us Behind, a więc kontynuujmy. W poprzednim odcinku nas troszkę zaskoczyli zombiaki, kiedy tam z tą Rachel podróżowaliśmy, no i znaleźliśmy też apteczkę tą całą. I teraz wystarczy wracać do Joela. About that old man and a little girl. The sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area is clear. I'll look around over here. Check around back. No proszę, i teraz się dowiedzieliśmy jak... Dowiedzieliśmy się jak Ellie dostała swój łuk, czyli po prostu od tego żołnierza wypadł. I ona go sobie przygarnęła. Całkiem ciekaw, taki mały niby detal, ale jednak dość przydatny z... Jak chce się fabułę w 100% wiedzieć wszystko co trzeba. Ja myślałem, że on od Joela po prostu wzięła ten łuk, no ale jak widać to nie było Joela łuk. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Mi się w zupełności to podoba. Surviving member of my crew, and I'm gonna die in an air duct. Reagan, what did you expect me to do? I was bitten, and it was only a matter of time before she killed me. Even though I wasn't infected, she said she wasn't going to, but I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit... She would have shot me. I'm sure of it. Then why'd she keep you alive all this time, Alice? Huh? It doesn't matter. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things, and in the process... the sutures on my goddamn stump ripped open. I'm bleeding to death, and I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. So cold.
No okej, słuchaliśmy troszkę, jak gość mówił przez dyktafon. Odtworzyliśmy to sobie właściwie. No tak troszeczkę ciekawie to jest tutaj wszystko. No i co, znowu jacyś terroryści, tak? Co, będą walczyć z zombiakami, tak? No właśnie, sprowokowaliśmy teraz walkę. No i teraz właściwie by wystarczyło tego jednego zabić. A właściwie dwóch. To czyli jednego udało im się zabić. Zawsze coś. Chociaż może nawet by nam się udało ich zabić po prostu. Dobrze, niech tam pobiegną. No i dobrze. Się udało nam przedostać. Ogólnie musimy teraz wrócić do Joela. Żeby dać mu te lekarstwa. Okay. What was that? Hey, what'd you guys find outside? How do we know they're even here? Dobra, niech zombiaki się zabawią. Kurde, do nas przyszedł. Czy nie za fajnie, co? Inaczej to sobie wziąłem, wymyśliłem, no ale dobrze.
inaczej sobie to użyłem po prostu w głowie. Where are you? Let's go check the store. You, check down there. Come out, you coward. No dobra. To jest to nie tyle co są zombiaki, to są ludzie prawdziwi. A ludzi troszkę trudniej przychytrzyć, chociaż też się udaje. Pamiętajmy, że to nie jest Assassin's Creed, tutaj troszeczkę inteligencja jest większa. Myślą jak ludzie, a nie jak zaprogramowane roboty. No ale też ich się da przychytrzyć. Trzeba tylko umiejętnie ruszać głową. Go check over there. Come on, show yourself! There. That's it.
Dobrze, więc znowu na górę, moi drodzy. No właśnie, chyba tutaj zostawiliśmy tego Joela. Chociaż do końca nie wiem. Dobra, to są jakieś komputery. Nie, jednak chyba tutaj nie byliśmy. O, teraz to miejsce poznaję, okej. Tutaj byliśmy, czyli wracamy najprościej. Jesteśmy chyba już bardzo blisko Joela. Wytrzymaj, Joel. O, gość ma jakąś notatkę. A nie, to po prostu był papier. Czyli jeden ze składników potrzebny do wytworzenia czegoś. O kurcze. Czyli chcą do naszego domu, gdzie jest Joel, się włamać? Oj, ja wam na to nie pozwolę. Pięknie. Okej, tam gość nas szuka. A my oczywiście nie musimy go uprzedzić. Sami go znajdziemy. Właściwie już go znaleźliśmy, teraz tylko go dźgnąć wystarczy. Pięknie. Coś miał przy sobie? Chyba nie. O kurde, jeszcze jeden. Przestraszył się małej dziewczynki. Kto by pomyślał? Ej, no nie bój się mnie. Przecież ja nie gryzę. Dobrze, mamy strzały, przynajmniej to. Poszedł. Oj, tam jeszcze ich całkiem sporo jest. Nie, dwóch tylko. Żeby tego trafić. Tak jest. I on tutaj teraz do nas przyjdzie. Nasz przyjaciel. A, tutaj jeszcze jeden jest. Łajdak. Łajdaku. Gin. No właśnie.
No i co, możemy w końcu pójść do Joela, co? Oh fuck. Fuck you! Fine. You wanna do this? Kurczę, zaskoczyli, co? Nowa grupka przyszła. Dziękuję. Tylko, że teraz mnie chyba tutaj będzie do mnie jeden strzelał. Tak właściwie to oni do mnie nie strzelają, tylko do zainfekowanych. Przynajmniej ci dwaj. Niech ci zainfekowani was zabiją. Byłbym im wdzięczny. Dobrze, dobrze, musimy ich... Może ich nawet się przekradniemy przez nich, to by była całkiem niezła odmiana. Gdzież nie, ten chyba mnie już słyszał. Chociaż nie, on chyba sobie tylko tak chodzi.
think about surprising me! You'll end up like your friends, you hear me? Yeah? Yeah. No dobrze, Ellie, to chyba już wszyscy. Teraz możemy wracać do Joela. No i teraz wróciliśmy do przeszłości. Do Rachel i Ellie. No dobrze, i teraz będziemy chyba musieli jej coś tam właśnie... O, to będzie idealne. Czy podtrzymać to całe wejście. No oczywiście Ellie jest odporna na te ukąszenia. No i w dodatku wiemy już, jak ona została ukąszona z Rachel. Some more stuff over there you can break.
way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry.